Dobra, proszę państwa, poznajecie tego pana? Centauro 155. Jak słyszycie w tle wiertarkę, a na pewno ją słyszycie, to uwierzcie mi, że ja to słyszę od 2 tygodni i naprawdę już mam dość. Jest tak cały czas. Sąsiad robi remont i po prostu nawet nagrywać nie mogę, bo chłop wierci dziury. Ale dobra, polecimy na mi, że będziecie tam niezadowoleni, albo ja będę wyłączał, jak on będzie bardzo cisnął, czyli na przykład tak teraz. Dobra, na chwilowo przestał, także jedziemy. Gdzie ten pan się znajduje? Na początku sam kiedyś myślałem, jak grałem Centaurus 120, w filmie wcześniej powinniście widzieć te Centaurusy, sobie się opić, jak tam smyrały po polu bitwy, że to gdzieś jest Tedek. Nie, to nie jest Tedek, czyli jeszcze będzie 10. Tedek. Mamy za to to w drzewku, prawda, tutaj. W drzewku Zhanfenga znajduje się ten, po wszystkich artyleriach, działach samobieżnych, bo tak naprawdę to jest działo samobieżne, widzicie. Tak oto wygląda drzewko. Tutaj artyleryjskie. Mamy PZK, mamy Paladina, mamy Palmaria, Akasja, wszystkie artylerie tu są dane i jeszcze dołożony Centauro. No, tak jak mówiłem, upgrade'y. Standardowe tutaj i mamy granaty dymne na nim i mamy jeszcze hity, które mają damage, widzicie, 7, do 952 i 900 penetracji. Polecę na szybko z danymi, póki pan stuka młotkiem, więc jedziemy. B1 Centauro 155, damage 865, średni penetracja 900, 4300 minutowy, 11 sekund przeładowanie, 2100 punkty żygadłuba, boże, punkty życia, widzicie, kadłub 0, pancerza 104 na godzinę, czy 27 przyspieszenie, 24 tony, 0,27 kamuflaż, 420 zasięg widzenia, minus 6 depresja działa, 0,13 deviation, coś tam. Obrót wieży nie ma, bo on się nie kręci, nie kręci się mu w kółko. Powiedzmy, że to jest czas skupienia 0,13, 2,31 czas celowania, czyli to jest katastrofa. Ale dobra, jedziemy. I teraz tak, wchodzimy na szybko, póki pan wiertary nie odpalił, na test drive'a. Jeżeli się uda wejść na test drive'a w ogóle. Ja was bardzo przepraszam, no ale niestety no... Trwa to remont u tego sąsiada, trwa drugi tydzień, a praktycznie trzeci tydzień. Także wiecie jak jest. Polecimy, poszczelamy z tych hitów, hajków, zobaczymy co to jest, gdzieś tu znajdziemy challengera. Na challengerach to będę testował, bo to jest chyba jednak... Kurde, może się pojawi, mam nadzieję, że... Widzicie, armata się obkręca... No... Nie jest najgorzej. Naprawdę nie jest najgorzej. O, MS-a tu mamy, PL-kę mamy w dołku. Dawaj się następny. Bradley... Bradley... Leopard, Thunderbolt, Bradley, Leopard. Heath. Jest, Heath. Zniknęło mi coś? Ha, teraz tak to wygląda. No, spoko to system spotowania zrobiony. Dobra, Leoparda 2-6 zobaczymy. To jest 9. To było najpierw Heatha. Najpierw z Hayeka. Tu się ktoś pytał, jak się strzela z dymnych. No, strzela się z nich tak. Dobra, teraz idziemy z tym, co my tu mamy. Wieża. No, nie, ładuj. To jakoś procent... No, faktycznie procentowo, tylko to chyba procent od procentu. Dobra. Tu. Długi czas ładowania. Ale no, damage też nie jest taki znowu, wiecie jak jest. Czyli dolne płyty chapią. No to jak było w Centauro. Zobaczymy w Leopardzie jak to wygląda. Ale baza działa. Potężna. To tak jak było w starym. Tam gdzieś na moim kanale jest stary, stary filmik jak to wyglądało. 0,16. Łazy. Z hitów nie będzie wchodziło. Płyty łapią. Włazy tu. Zaraz zobaczymy, czy testujemy na hitach. Dolne płyty będą łapać, czyli to zostaną weak spoty. Tak myślałem, żeby ułatwić grę. No nic, zostaną... Może je trochę zmniejszę. Zobaczymy, jaki będzie odzew graczy, jak to będzie wyglądać. Dobra, ja za chwilę wrócę, bo wiertara słyszycie. Jeszcze tylko z hita... Boże, z hajka spróbuję we właz przyłożyć. O mój Boże! O mój Boże! No i widzicie co się stało, czyli tak jak zapowiedzieli. Dobra, co my tu mamy jeszcze ciekawe? MX RC. Ale dostanie.
Długo celuje i... No! To jest jednak działo samobieżne. Co tu jeszcze jest ciekawego? Bradley i ten. PL-kę zobaczymy. Jak sobie PL-ka z PL-ką poradzimy? Muszę się spieszyć, bo mój kochany sąsiad będzie wiercił dziury w ścianie. Hity. Jak weszło tu. Czyli to są weak spoty. Przynajmniej chwilowo weak spoty, nie ma jeszcze tu. Full, dobra. PL-ka do piachu. No taka pena. Ile to ma peny? 900, no to nie przesadzajmy. To jest na bliskich odległościach, ale jednak jest. Nie wiem, co to znaczy to białe coś, no ale to jest coś tam będzie zgrzybane. Tu. Widzicie, że armaty naprawili. Skitaniet. Ładuj. Dobra, spoty są. Tutaj są minimalne. Tył, bok. Wieża, widzicie. O, obniż to. Czerwono, czerwono, żółto i. O Boże. Dobra, to tak działa, Centauro. Ja znikam do garażu i za chwilę spróbuję jeszcze nagrać jakąś bitwę tym fajną. Nie. Niestety wiertarka w tle. Gwarantowana. Także no co? Wejdę do bitwy i włączę nagrywanie, no. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy w bitwie. Widzicie, co rządzi. Armaty. O, dobra, zobaczymy. Ta mapa to tak... Ona jest w ogóle zmieniona? Nie jest zmieniona. Dobra, nic. Zobaczymy, jak to się tym gra. Jeszcze sobie jedną rzecz zmienię, zanim to ruszy. Jak zdążę. Bla, to mi niepotrzebne. To też mi niepotrzebne. Tak wygląda grafika. Shadowy muszę trochę pociągnąć. I już jedziemy. Szybki zwiz, mały restart i jesteśmy z powrotem. Dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo. Thunderbolt mi tu najedzie. Jabłata. Widzicie, no i właśnie to jest to. Armata tu gdzieś jest. To będzie bolało, ona ma magazynek. Ale? Jest, nie jest niezniszczalna. Ile mi tam walną tą pierdzielną za 800? A z czego mnie walną? Nie, za 500. Jezu, jakie to nieruchawe! Zresztą ta mapa to też taka średnia do tego typu pojazdów. Jak to długo ładuje? Failed to fuse. No tak.
Trochę mnie te hity bolą. Ale... nie można. Jezu, nie mam tego. Nie miałem amunicji. Centauro tam jeszcze stoi na końcu gdzieś. Dobra, dobra, chłopaki, jechać, jechać, bo chcę jeszcze jedną zagrać, a nie ma czasu. Zobaczymy, jak armata sobie tu radzi. Gdzie ta armata jest tu? Co, ona ma nowy model? Istnieje taka opcja. Raz. O, w dymie się schował. No jechać, jechać, strzelać, strzelać, no. Także następnej bitwy wam już nie pokażę na nim. Ogólnie widzicie, jak to działa. To będą szybkie, szybkie, naprawdę szybkie bitwy. Chcę jak najwięcej materiałów nagrać, a serwer ma działać całe 3 dni. Jeszcze widzicie, mój sąsiad kochany jest po prostu genialny. Dobra, no jedźcie, zabijcie go, zobaczymy, co tam jest i będziemy kończyć. O, Centauro 155. Tylko bierzcie pod uwagę, że to jest wczesna wersja i naprawdę to jest jeszcze wszystko może się zmienić. To jest tylko taki poglądowo-pokazowy, co oni tam robią, na czym pracują. Fajna niespodzianka jest na Challengerach, naprawdę to jest... ale to już w następnym filmie będzie. Dobra. No, wychodzimy z garażu i... i to by było na dzisiaj tyle. Takie króciutkie, bardziej informacyjne rzeczy niż jakieś tam szkoleniowe. Jeśli widzieli, jak to wygląda. Ogólnie powiem wam, czy gra się ciekawie. No, na pewno nie ma lipy. Łatwiej jest przebić pojazd, to jest fakt. No ale cóż, do tego dąży świat, nie? Do uproszczenia rozgrywek. Co by mu to dać? To? Czy to? To. Dobra. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnego odcinku. Do zobaczenia.